W Wigilię 24 grudnia pod wiaduktem w Cieszynie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących. Co tydzień w sobotę o 10 tu pod wiaduktem razem z Januszem, z Marysią i z licznymi wolontariuszami przychodzimy tutaj i dzielimy się z osobami ubogimi w kryzysie bezdomności zupą i ciepłym posiłkiem. A czemu dziś też pod wiaduktem Wigilia? No bo sobota, Wigilia i nie możemy zawieść swoich przyjaciół, bo tak w taki sposób podchodzimy do tych osób, do naszych przyjaciół. No i Wigilia pod wiaduktem, dlatego że to jest ich tutaj takie, że tak powiem, naturalne środowisko. Oni tutaj po prostu są. Oni tu przychodzą, oni tutaj się gromadzą co jakiś czas, no i dlatego tutaj też wyszliśmy na początku z tymi naszymi bułkami, a potem no teraz potem z Wigilią też. Nie poszło. Potem tak. Poszło, a tak akurat Wigilia. Potem poszło i jest to zainteresowanie, zawsze tak przychodzą licznie? Czy jest jeszcze większe zainteresowanie niż dzisiaj? Myślimy, że coraz liczniej. Najśmieszniejsze czy w tym wszystkim jest to, że jest zamieszanie co sobotę i my nie liczymy. Po prostu nie liczymy. Osób takich, które są i bezdomne, i osób, które są po prostu biedne, nie mają co do garnka włożyć. Nie? Przychodzą i też potrzebują pomocy. Jesteśmy przygotowani od jakiegoś czasu na 30 porcji i to wszystko schodzi. Czyli dzisiaj też tak na 30 porcji, tak? To wszystko, co tu jest, ten poczęstunek, to kto to przygotował? To wolontariusze, to wy? My to koordynowaliśmy, część z tych rzeczy przygotowywaliśmy, bo przygotowywaliśmy też część, bo bułki są tradycyjne i za każdym razem i to bułki są przez nas przygotowywane. Herbata, kawa, mamy barszcz, są pierogi, dzisiaj jest tam sałatka, no tak, i wolontariusze przenosili i przygotowywali też. Full wypas, naprawdę, dzisiaj jest cudownie, no tak jak dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc też w ten sam sposób chcieliśmy wyjątkowo podejść. Jest piękny odzew mieszkańców Cieszyna i okolic i chcą nam pomagać i to jest fajne. No właśnie, w jaki sposób można wam pomóc? Czy przyjść po prostu tutaj w sobotę z czymś, czy w jakiś inny sposób, czy zgłosić się do was? Na naszej stronie na Facebooku utworzyliśmy taką grupę hashtag Buła Cieszyn i tam opisujemy co tydzień, jak wyglądała akcja, co rozdzieliliśmy i co później, a w tygodniu piszemy, co jest potrzebne, jakie jest zapotrzebowanie i kto ewentualnie chce coś od siebie dać. Po prostu ludzie zgłaszają i w ten sposób dzieje się to dobro, które się tutaj dzieje. No najłatwiej pomagać w taki sposób, że to jest faktycznie celowe, nie? My tutaj ostatnio nawet konkretną listę rzeczy żeśmy wystawili, gdzie dla danej osoby jest potrzebna taka rzecz. No to wtedy jest łatwiej pomóc, no bo faktycznie wiadomo, że celujemy w konkretną osobę, bo jest też tak, że jesteśmy zasypywani masą różnych rzeczy tak naprawdę. Dostajemy worki pełne rzeczy albo pudła i ciągle to segregujemy, ale okazuje się, że one czasem nie są po prostu, nie nadają się do nikogo albo do kogoś. Natomiast potem je rozdajemy w inne miejsca, gdzie jest taka potrzeba. Czy już myślimy o następnej akcji, o akcji szafowania, ale to na wiosnę. Jest świetna akcja szafowania, czyli oddawania ubrań na wagę. Za kilogram dostaje się odpowiednie pieniądze i wtedy można to przeznaczyć na leczenie. Wtedy każdy będzie się mógł pozbyć wszystkiego z szafy, czego nie potrzebuje. A propos tej listy, którą zrobiliśmy tydzień temu, to tutaj są osoby, które, że tak powiem, oczywiście w cudzysłowie, zamówiły sobie pewne rzeczy, czy kurtki, czy buty. I mamy to, mamy wszystko przygotowane, więc potem oprócz tych paczek, które tam są pod tą choinką białą, sztuczną, ale jest, tam są paczki. Dla każdej osoby są przygotowane paczki, w środku jest skarpety są. Jest jedzenie, są puszki, długoterminowe jedzenie, czekolady, ale też oprócz tego mamy właśnie przygotowane te paczki takie, które sobie zażyczyli, czyli są kurtki, buty, więc uśmiechy będę widzieć za chwilę jeszcze większe, że faktycznie te buty są. No. To my też czekamy w takim razie na te uśmiechy. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dziękujemy. I wesołych świąt. Spokojnych świąt. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.